Szanowni Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie. Pora obiadowa, mam nadzieję, Państwo głodni wiedzy. No właśnie, w tym celu się tutaj spotykamy. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym wielkim turnieju wiedzy o Olsztynie. Podkreślam to słowo pierwszy, bowiem mamy dużą nadzieję, że będą kolejne odsłony tego wydarzenia. Sprzedamy licencję Telewizji Polskiej, którą pozdrawiam. No właśnie. Zresztą Państwo także słowo pierwsze podkreślam także z tego względu, że gdyby było jakieś potknięcie, drodzy Państwo, proszę nam wybaczyć, ale absolutnie tego scenariuszu nie zakładamy. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Witam szefów instytucji kultury, drodzy Państwo, bowiem no właśnie, to jest warte podkreślenia. Jednostki kultury z naszego miasta, czy to stricte miejskie jednostki, czy to jednostki wojewódzkie, zwarły szyki. Zwarły szyki, bowiem Olsztyn w ubiegłym roku obchodził bardzo, bardzo zacny jubileusz, 660-lecia swojego istnienia, nadania praw miejskich. W związku z tym, drodzy Państwo, powstał w gmachu, w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zamysł, by jakoś ten jubileusz uczcić. W ubiegłym roku, o czym być może część z Państwa wie, odbyły się eliminacje przez sito bardzo, bardzo trudnych pytań. Musiały przejść wszystkie zespoły, które do owych eliminacji się zgłosiły. W ten sposób wybraliśmy, drodzy Państwo, sześć ekip, które już za chwilę, już za moment tutaj na naszych oczach będą odpowiadać na pytania. Tych pytań jest 100. Dotyczą różnych sfer historii, kultury naszego miasta i naprawdę niektóre z nich są bardzo, bardzo trudne. Będziemy trzymać kciuki o samej formalnej, drodzy Państwo, części konkursu powiem za chwilkę. Chciałbym jeszcze dodać, iż jeśli chodzi o zamysł konkursu, to także podkreślamy tutaj 25-lecie przemian ustrojowych, które to świętujemy w tym roku. I tutaj, drodzy Państwo, także postawiliśmy na to, by podkreślić tę ważną rocznicę, ale również pokazać międzypokoleniowość, czyli to, że w Olsztynie w końcu, bo wszyscy o tym wiemy, miasto z trudną historią, prawdziwy tygiel kulturowy, wiele, wiele bolesnych chwil, ale w końcu mamy kolejne pokolenia, które tutaj w pokoju i przyjaźni żyją. Dzisiaj także to międzypokoleniowość zobaczymy na scenie tego turnieju. Szanowni Państwo, tyle tytułem wstępu. Wielki Turniej Wiedzy o Olsztynie, oczywiście pod patronatem prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza. Pan prezydent niestety nie mógł przybyć na finał za jego obowiązki służbowe. Natomiast będziemy bardzo zobowiązani, jeśli kilka słów właśnie w imieniu pana prezydenta przedstawi tutaj pani Hanna Mikulska-Bojarska, sekretarz miasta. Pani sekretarz, zapraszam na scenę. Serdecznie witamy. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem i reprezentować prezydenta miasta pana Piotra Grzymowicza. Jesteśmy dzisiaj świadkami wydarzenia, które się z całą pewnością możemy nazwać niezwykłym. Uczestniczymy w pierwszym finale Wielkiego Turnieju Wiedzy o Olsztynie. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie tym udziałem w tym turnieju było bardzo, bardzo duże i mam nadzieję, że ono się utrzyma w kolejnych latach. Proszę Państwa, co warte podkreślenia, co już przewijało się w słowach mojego przedmówcy, to to, że to wydarzenie, to przedsięwzięcie stało się taką płaszczyzną, która zjednoczyła pokolenia. Ponieważ jak za chwilę Państwo zobaczycie, w tym finale wystąpią nasi mieszkańcy, mieszkańcy w różnym wieku, reprezentujący różne profesje, różne zainteresowania, których zjednoczyło jedno, zjednoczyła wiedza o naszym mieście, zjedno,
walczyło o poczucie identyfikacji z naszym miastem, z jego historią, z jego teraźniejszością, zjednoczyło myślenie o jego przyszłości. Proszę Państwa, życzę uczestnikom finału niezapomnianych przeżyć i sukcesów. Pozdrawiam szacowne jury tego konkursu, finału tego turnieju i myślę, że będzie obiektywne i przy tym nie będzie zbyt surowe dla uczestników. No i myślę, że wszyscy Państwo, którzy zechcieliście przyjąć zaproszenie do tego dzisiejszego udziału, do udziału w tym przedsięwzięciu, będziecie się przy tej okazji dobrze bawić. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję Pani serdecznie. Szanowni Państwo, a zatem właśnie formuła tego konkursu, tak jak Pani sekretarz powiedziała, mamy także nadzieję na dobrą tutaj zabawę. No dobrze, Szanowni Państwo, czas zaprosić w takim razie na scenę głównych bohaterów. Dwie drużyny seniorskie, jeśli mogę tak określić, mam nadzieję, tutaj nikt nie będzie na mnie krzywo patrzył, a także cztery zespoły młodzieżowe wezmą udział w wielkim finale. Szanowni Państwo, zatem zapraszam. Uniwersytet III wieku. Pani Bożena Saniewska, Józef Krzęda i szef tej reprezentacji, prawda, na drużynę pan Andrzej Kis. Zapraszam serdecznie. To jest zespół numer 1. Pani Bożenno, już dobrze. Panie Józefie, Panie Andrzeju, zapraszam serdecznie. Proszę o zajęcie miejsc. Druga ekipa, Panie i Panowie, to Jarocka Akademia III wieku. Zapraszam. Pani Zofia Tatulińska, Pan Andrzej Kosuń i kapitan zespołu Pan Stefan Borysewicz. Zapraszam Państwa serdecznie. Zespoły są trzyosobowe, bardzo proszę. To jest stanowisko numer 2. Stanowisko numer 3. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Anna Krawczyńska, Natalia Kosin i kapitan tego zespołu Paweł Kociera. Witam serdecznie. Zapraszamy trójkę na trójkę. Natomiast przy stoliku numer 4 Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Mateusz Rokosz, Łukasz Łęcki i kapitan zespołu Artur Kaźmierski. Okulary ważna rzecz, szczególnie przy konkursie wiedzy. Tak, dobrze. Stolik numer 5, czwarte Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Kili w następującym składzie reprezentacja pani kapitan Agnieszka Raksimowicz, Agata Cińska oraz Magdalena Dąbkowska. Czwarte Liceum Ogólnokształcące przy stoliku numer 5. I zostaje nam jeszcze wolne szóste stanowisko, tam zespół szkół elektronicznych i telekomunikacyjnych, czyli elektronik. Kapitanem zespołu Igor Wink, Arkadiusz Cisak w zespole, a także Sławomir Paś. Panowie, zapraszam. A zatem mamy już ekipy, które będą zmagać się w tym finale. Proszę pozwolić teraz zacne grono jury. Pozwolę sobie zaprosić. To będzie bardzo ważna rola, ponieważ w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ja będę prosił jury o werdykty. Werdykty jury są za każdym razem nie do podważenia, to jest absolutnie ostatnie zdanie. No właśnie. Drodzy Państwo, kto jury? Zapraszam. Pani Gabriela Komarzewska, dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Olsztyna. Pani Olga Orzeł,
pobrać do Roma, Galeria Sztuki. Pan Jacek Krzubiakowski będzie najpatrzeć w gwiazdy, dyrektor Ostrowskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Pan Marek Marcinkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Polskiego. Pan Marian Jurak, prezes oddziału warmińsko-mazurskiego PGNiG Olsztyna. Pan Zbigniew Głowacki, czyli szef Olsztyńskiego Teatru Lalek. Zapraszamy. Drodzy Państwo, gospodarz tego miejsca i tutaj także ukłony i podziękowania za goszczenie Wielkiego Turnieju Wiedzy o Olsztynie w murach Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Pan Piotr Sułkowski, dyrektor Filharmonii. Na wolne jeszcze miejsce zapraszam także jednego z pomysłodawców, jeśli nie głównego pomysłodawcy tego wydarzenia. Szanowni Państwo, Krzysztof Dąbkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Drodzy Państwo, starałem się przy drużynach na początku wymieniać kapitanów. Jeśli chodzi o jury, kapitana zostawiam na koniec. Mowa o przewodniczącym tego zacnego grona, a w tej roli dzisiaj, drodzy Państwo, profesor Stanisław Achlemczyk, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego w Olsztynie. Panie profesorze, bardzo proszę zasiąść. W ten sposób mamy już całe jury na scenie. Pytania, jak się Państwo pewnie mogą domyślać, będą dotyczyły tych tematów, tych sfer, z którymi na co dzień bardzo dobrze radzą sobie osoby zasiadające w jury. Dlatego nie mamy wątpliwości, że tutaj w przypadku jakiegokolwiek zapytania, nie wiem, cienia chociażby, niepewności będziemy posiłkować się absolutnie wiedzą merytoryczną. Szanowni Państwo, przewidzieliśmy trzy zasadnicze części tego turnieju, a zatem pierwsza, druga i trzecia tura. W każdej turze zadamy zespołowi jedno pytanie. Prawidłowa odpowiedź to 2 punkty. Odpowiada kapitan na tak zwany czas namyślenia się. Mają drużynę 30 sekund. Po upływie tych 30 sekund kapitan drużyny odpowiada. Jeśli wcześniej znacie odpowiedź Państwo, proszę, aby kapitan podniósł rękę i wówczas ja udzielę głosu, będzie można udzielać odpowiedzi. Czy wszystko jest jasne, czy są może jakieś pytania? Jeśli będzie dogrywka, to w dogrywce ważna informacja. Zadawać będziemy kolejne pytania, też poprzez losowanie tych piłeczek. No i wtedy drużyny, które po części zasadniczej będą miały równą ilość punktów, do tak zwanej pierwszej nieodpowiedzi będą się mierzyć. To chyba też jest jasne. Drodzy Państwo, a zatem zaczynamy jako pierwszy Uniwersytet III wieku. Przypomnę, pan Andrzej, pani Bożenna i pan Józef. Pan Andrzej, szefem tego zespołu. Panie Andrzeju, zapraszam pana serdecznie. To pierwsze losowanie piłeczek, to jeszcze raz poproszę Państwa o brawa. Proszę zamieszać. Tak, tak. Proszę przeczytać numer, który jest na piłeczce. 76. Ważne, piłeczki odkładamy tutaj. O właśnie, 76. Szanowni Państwo, to już mamy pytanie. Olsztyn jest słynny w Polsce z tego, że działa w nim wiele znakomitych zespołów chóralnych. Proszę wymienić przynajmniej 3 z nich. 30 sekund. Czas start. Tak, chór przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej imienia Feliksa Małodzińskiego, to jest chór pod dyrekcją Benedykta Błońskiego. Następnie chór imienia profesora Wawrzyczka, chór medyków
tutaj z nazwą trochę. No jeszcze. Osiemnaście chorób w mieście, ale jeszcze jeden musi zostać wymieniony z nazwy. Medici ma w nazwie, w razie chór lekarzy. Pani dyrektor, ja się zwracam w tym momencie do pani Gabrieli Konarzewskiej, szefowej Biura Kultury Urzędu Miasta Olsztyna. Proszę ocenić tę odpowiedź w takiej sytuacji. Czy uznajemy za dwa punkty? Szanowni Państwo, więc pan kapitan tutaj wymienił trzy chóry. Chór lekarzy faktycznie nazywa się chór lekarzy, który robił w edycji Promozika, ale ta część była wymieniona zasadnicza chór lekarzy. I pozostałe oczywiście imienia Warzyczka jak najbardziej i przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej oczywiście jest bardzo dobrze odmieniona. Dużo brawo. Dwa punkty zatem dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszam Jarocką Akademię Trzeciego Wieku. Przypomnę, pani Zofia, pan Andrzej i kapitan tej drużyny, pan Stefan. Panie Stefanie, bardzo. Bardzo proszę tam zamieszać. O właśnie. I wyłowić szczęśliwe mam pytanie dla was. 97. 97, proszę o włożenie piłeczki tutaj. Do tego szklanego naczynia. Proszę bardzo, oto pytanie numer 97. W jakich miejscach w mieście Olsztynie, bez wątpienia, znajdują się pomniki Mikołaja Kopernika? 30 sekund. Czas start. Bardzo proszę, odpowiedź. No to co nam przychodzi do głowy wspólnie, no to ten słynny nosek o koryzy zamku. No chyba najbardziej znana postać Kopernika i przy planetarium. Przy planetarium, panie dyrektorze, kiedy pan na pomnik postawił, proszę się przyznać. Drodzy państwo, proszę jeszcze chwilkę, myślę, ta pierwsza tura daje takie możliwości. Jeszcze chwilkę na zastanowienie, bo ta odpowiedź nie jest pełna i tutaj wątpliwości nie mamy. Jeszcze zastanawia się, drodzy państwo, Jarocka Akademia Trzeciego Wieku. Szanowni państwo, poproszę o odpowiedź, pełną odpowiedź. Drodzy państwo, panie kapitanie, jaka jest odpowiedź? Bardzo proszę. Znaczy zostaje nam zamek, znaczy no, w okolicy zamku. Tak jest. Najbardziej znany chyba pomnik Kopernika. Jeżeli przy planetarium nie mamy, to mamy wątpliwość, to już mam stwierdzenie, że nie. Drogi jury, drogi panie dyrektorze, tutaj mówię do pana Jacka Szubiakowskiego. Proszę mi tylko potwierdzić, ja wczoraj byłem w planetarium, nie ma tam w okolicy nigdzie pomnika, prawda? Natomiast przy zamku, drodzy państwo, mamy dwa pomniki. Mamy po pierwsze, jak państwo pewnie kojarzycie, oraz pomnik, który tak naprawdę został wybudowany, z tego co ja pamiętam, w 2003 roku z okazji 650-lecia miasta i mowa jest o tej ławeczce przy drodze. W tym miejscu. Czy jury potwierdza? Potwierdza. Czy przyznajemy jeden punkt? Przyznajemy? Jeden punkt. Szanowni państwo, za ten jeden punkt, za jeden punkt Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku. Zapraszam trzecie liceum ogólnokształcące, Paweł, Natalia i Ania. Paweł kapitanem tego zespołu. Bardzo proszę panie Pawle. 45. Ok. Pytanie numer 45. Zerkamy na ekran.
Pewien architekt o światowej sławie urodził się w Olsztynie w roku 1887. Tu też znajduje się jego pierwsze dzieło. Jakie to dzieło i jak nazywał się ten sławny architekt? 30 sekund. Czas start. Dziesięć sekund do udzielania odpowiedzi. To wiem, jak to jest ten architekt, który zaprojektował dom pogrzebowy, który znajduje się w okolicach Gdańskiej Kubackiej, ale niestety nie pamiętam, jak miał na imię. Ani na nazwisko. Nie pamiętają, więc nawet nie będę ich tutaj ciągnął za język. Chodzi o Ericha Mendelssohna. Natomiast co z pierwszą częścią pytania, a właściwie odpowiedzi? Panie Przewodniczący, tutaj do Pana Profesora Stanisława Machlewczyka zwracam się z tym pytaniem. No, dzieło jest prawie powiedziane. Jeden punkt. Jeden punkt. Brawo. Zespół numer 4, czyli zespół szkół gastronomiczno-spożywczych w Olsztynie, Artur Mateusz Łukasz, Artur jako kapitan, już zmierza w stronę tych piłeczek. Jest 100 rozwań, sporo przypomnę. I te 100 pytań przygotowane. Głośno. 51. Poprosimy o pytanie numer 51. Proszę zerknąć na ekran. Jak nazywają się charakterystyczne późnogotyckie łuki, które zdobią wschodnią elewację Starego Ratusza na olsztyńskim Starym Mieście? 30 sekund, czas start. Thank you.
Absolutnie pełna i wyczerpująca odpowiedź. To są dwa punkty dla Was. Tak, dwa punkty dla czwartego liceum ogólnokształcącego. Doskonale. Zapraszamy w takiej sytuacji zespół szkół elektronicznych i telekomunikacyjnych. Igor, Arek i Sławek. Kapitanem Igor, ja podejdę, żeby już nie było wątpliwości. 86. Taki numer pytania. Proszę spojrzeć na ekran. Ile mostów, ale nie kładek, jest na Łynie w granicach miasta? Odkryte pytanie. Ile mostów, nie kładek, jest na rzece Łynie w granicach miasta? 30 sekund. Czas start. Nie wydaje mi się, że można było się tutaj pomylić. Nie było takiego założenia w tym pytaniu, więc trzeba cele odpowiedzieć. Naszą odpowiedzią będzie, że liczba mostów to jest 5. I to nie jest strzał w dziesiątkę, bo mostów jest 10. Szanowni Państwo, a zatem jesteśmy po pierwszej rundzie. Duże brawa. Czy możemy zobaczyć, jak w tej chwili wygląda punktacja po pierwszej rundzie? Proszę zobaczyć. Dwa punkty ma Uniwersytet Trzeciego Wieku. Punkt 1 Jarocka Akademia Trzeciego Wieku. Także jeden punkt. Trzecie LO. Niestety nie ma punktów na koncie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Dwa punkty. Czwarte LO i elektronik. Mogę tak mówić? Elektronik? Będzie okej? Okay? Niestety także bez punktów. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że w drugiej rundzie tym dwóm ekipom pójdzie. Proszę wymienić nazwę tego klubu i nazwę przynajmniej jednej z tych statuetek. Czas start. Sekund jeszcze do namysłu. I zostaje Państwu 5 sekund. Czas dobiegł końca. Panie Andrzeju, prosimy o odpowiedź. Faktycznie, mimo że inny kolor, to ciągle chóry. No ale tak się składa. A więc chór Moderato pod dyrekcją Włodzimierza Jarowicza i statuetkę świętego Jakuba. Powiem tak. To nie jest bez wątpienia nagroda ogólnopolska, a tutaj mamy to w pytaniu i to już dziś powinno Państwa myślenie zaniepokoić. Natomiast no nie, tej odpowiedzi nie możemy oczywiście uznać. Chodziło o Kolegium Muzykum, panie dyrektorze. Prawda? A jeśli chodzi o te nagrody, to oczywiście srebrna lutnia Jerzego Libana, czy tak zwana lutnia Libana, no i oczywiście Fryderyk. Także niestety chóry trochę szczęścia wam przyniosły w pierwszej turze. Teraz trochę słabiej, ale jeszcze trzecia runda przecież przed nami. Teraz 15 sekund. Już jest odpowiedź, a zatem jeszcze raz prosimy o datę plebiscytu na Tatra. Tak jeszcze nie mówiłem, prawda? Który był teatr, który był plebiscyt. Ale nie podpowiadałeś. Coś pięknie ma rekord, ale rekord, bardzo dobrze. Oczywiście samego roku tutaj także byście nie mogli uznać, bo chodzi o datę, więc tak.
Wiedzą, jak to jest dla telefonu. Tak? No, zaraz się przekona. No właśnie, telefon właśnie, to słucham. Są przygotowane. Są przygotowane to bardzo, bardzo mocno. Dobrze. Na zespół numer 4 niestety nie mamy w dalszym ciągu punktów, natomiast LO4 teraz bardzo proszę o wylosowanie pytania. Już niekoniecznie rewizytowego. Pani kapitan. 44. LO4 jest pytanie 44, a pytanie brzmi. Znajdujący się w zamkowej fosie olsztyńskiej amfiteatr nosi imię Czesława Niemena. Nie bez przyczyny. Niemena łączy z Olsztynem zarówno więzi zawodowej, jak i prywatne. Proszę wymienić przynajmniej dwie z nich. 30 sekund. Czas. Start. Zatem mam do nich prowadzony przez profesora Ruszczaka.